Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej prezydenta Witolda Witolda Wróblewskiego. Tak jak Państwo zostali poinformowani, dzisiejsza konferencja na kilka ważnych, bieżących tematów dla miasta. Wśród nich informacja o projekcie unijnym Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, o wdrażaniu pilotażowego programu teleopieki w naszym mieście, informacja o złożonych projektach społecznych, o dofinansowanie tychże projektów, Elbląskie Święto Sportu, które już w sobotę, a także odniesienie do aktualnych wydarzeń i informacji medialnych. Wraz z panem prezydentem w dzisiejszej konferencji uczestniczą pan Krzysztof Krasowski, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, pan Andrzej Bugajny, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pani Monika Kurpanik z Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Oddaję głos panu prezydentowi. Proszę bardzo. Rozpoczynamy od pierwszego tematu dotyczącego RPC. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj dosyć dużo tematów, jeśli chodzi o bieżącą działalność samorządu. Taka dosyć różnorodna tematyka. Chciałbym, żebyśmy zaczęli może od informacji, bardzo dobrej informacji związanej z modernizacją systemu ciepłowniczego. Jeśli chodzi o modernizację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, podpisał pan dyrektor umowę na modernizację prawie 7 km sieci ciepłowniczej. W tym uwzględnione są również stacje wymiennikowe. Także powiem tak, że prawie 10 milionów złotych mamy dofinansowania z Unii Europejskiej, a całość przedsięwzięcia to jest 20, około 6, 27 milionów. Całość tych prac, na które pozyskaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej. Poproszę o pana prezesa o przedstawienie szczegółowej informacji, jeśli chodzi o modernizację sieci ciepłowniczej. Więc tak jak każdy się zmaga w zarządzaniu z takim problemem, że potrzeby inwestycyjne są większe niż możliwości finansowe. W przypadku spółki EPS też jest podobnie, w związku z czym też musieliśmy podjąć analizy, które wykazały, które potrzeby inwestycyjne są bardziej pilne niż inne, które też należało wykonać. Zaczęliśmy to zaraz po tym, jak zostałem powołany na prezes Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, czyli od listopada 2016 roku. Po takich analizach, które obejmowały zarówno wiek instalacji, kontynuację działań inwestycyjnych rozpoczętych wcześniej, dostosowanie średnic do realnych przepływów i zapotrzebowania sieci ciepłowniczej w określonych rejonach miasta. W styczniu 2017 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała, złożenie wniosku o dofinansowanie. Wniosek taki złożyliśmy w kwietniu 2017 roku. Ocena kilkustopniowa instytucji pośredniczącej, czyli Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trwała do grudnia ubiegłego roku. Na początku stycznia uzyskaliśmy informację, iż pozyskaliśmy na składane inwestycje dofinansowanie w kwocie prawie 10 milionów złotych. Też myślę, że bardzo ważna informacja, że znaleźliśmy się w ogólnopolskiej rankingu na trzecim miejscu w liście rankingowej, więc to jest wysoka pozycja. Wniosek uważam, że był dobrze przygotowany. W dniu 5 marca bieżącego roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie. Projekt obejmuje 14 zadań, w tym 9 zadań sieciowych, 4 zadania związane z likwidacją węzłów trupowych i jedno zadanie związane z wizualizacją wielkoformatową. To dotyczy wizualizacji w dyspozytorni u nas na Fabrycznym. Przewidujemy, iż inwestycje będą realizowane w latach 2018-2020. Główne prace budowlane w latach 2019-2020, w tym roku rozpoczęcie.
Teraz mamy etap wyłaniania projektantów. Część umów już jest podpisanych, czyli wykonanie projektów. To jest pierwszy etap. Kolejny etap to będzie inżynier kontraktu i dopiero wówczas przetarg na roboty budowlane na początku przyszłego roku. Tak to przewiduję. Czy ten pierwszy etap coś, czegoś pytanie państwa? Może później. Tak, tak, dobrze, okej, okay, dobrze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu kolejnego. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że w ramach realizacji programu na rzecz osób starszych podjęta została inicjatywa wspólnie z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzyzinem dotycząca teleopieki. Jak wiemy, wiele działań już zostało podjętych, jeśli chodzi o działania na rzecz osób starszych, między innymi i Koperta Życia, i Jabłońska Karta Seniora, różne eventy, które są związane z osobami starszymi. Takim kolejnym krokiem, kolejnym elementem jest podjęcie tematu teleopieki wspólnie z samorządem województwa, bo 20 osób, które zostały objęte w ramach pilotażowego programu teleopieki, to sprzęt, który zostali wyposażeni, ten przycisk SOS przywołujący pomoc, jest realizowany przy współpracy samorządu województwa, czyli pana marszałka Gustawa Marka Brzyzina i samorządu elbląskiego, gdzie, jak państwo pamiętacie, wcześniej była ta informacja o podpisaniu umowy i realizacji tego zadania. To zadanie jest dzisiaj zrealizowane. Mamy przygotowaną prezentację, którą państwu udostępnimy, żebyście mogli też w całości szerzej się z tym zapoznać. Ja poproszę panią Kurpani, która nadzoruje się o parę zdań co do tego przedsięwzięcia. Ja myślę, że będziemy w kolejnych latach rozszerzali ten projekt, dlatego że osoby, które są zainteresowane właśnie takim wsparciem, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrobił takie rozpoznanie. Mamy, stąd też będziemy starali się sukcesywnie to rozwijać i poszerzać. Proszę pani. Monika Kurpani, zdrowia i spraw społecznych. Tak, także tak jak powiedział pan prezydent, od 1 stycznia miasto Elbląg przystąpiło do pilotażowego programu usług teleopiekuńczych. I co to jest ta teleopieka? Jest to system przywoławczy działający w domu osoby starszej. Osoba taka zostaje wyposażona w telefon, w bransoletkę z przyciskiem SOS, która po uruchomieniu w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu wysyła sygnał do operatora. Naszym operatorem jest Polskie Centrum Teleopieki i wtedy operator, otrzymując taki sygnał, decyduje o uruchomieniu, wdrożeniu odpowiedniego rodzaju interwencji. Adresatami programu są osoby starsze, powyżej 60 roku życia, niepełnosprawne lub przewlekle chore, które są na tyle sprawne, aby samodzielnie uruchomić ten przycisk SOS. Koszt programu wynosi w bieżącym roku 14 820. W połowie sfinansowany jest z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Został program, tak jak pan prezydent powiedział, wdrożony. On na dzień dzisiejszy 16 osób już ma zainstalowany system. Kolejne osoby są w trakcie instalacji. I na dzień dzisiejszy osoby, u których zostało to zainstalowane, są bardzo zadowolone, mówią o zwiększeniu ich poczucia bezpieczeństwa, zwiększyła się ich świadomość co do sposobu reagowania w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego tematu. Informacja o złożonych projektach.
Państwa, kolejne dobre informacje, jeśli chodzi o działania w projektach społecznych. Chcę powiedzieć, że złożyliśmy wnioski w sprawie projektów społecznych. Może zacznę od pierwszego. Budowa dwóch otwartych stref aktywności, tak zwane OSY. Otwarte strefy aktywności zamierzamy zrealizować i takie wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały złożone. Myślę tu o mini parku nad Jarem i jako taki zielony park i mini park i park i w parku imienia Kajki do zrealizowania są między innymi place zabaw z urządzeniami sprawnościowymi, urządzenia siłowni plenerowej, strefy relaksu i lokalizacji elementów małej architektury, również gry edukacyjne, gry żywe, gry planszowe, ławeczki, stojaki na roweru. Te wnioski zostały, tak jak powiedziałem, złożone do Ministerstwa Sportu. Całkowita wartość projektu to jest 429 830 zł dokładnie. Natomiast kwota wnioskowanej dotacji to jest 75 tysięcy i zostało to złożone. Czekamy na rozstrzygnięcie i decyzję w tej sprawie. Kolejny temat, który w ramach projektów związanych z projektami społecznymi, mianowicie w ramach polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży 2018 został złożony projekt dotyczący rozwijania kontaktów i współpracy tych kontaktów z wymianą młodzieży Elbląga i Kaliningradu. Przedsięwzięcie to obejmuje dwóch wizyt młodych piłkarzy z Elbląga i z Kaliningradu. Jest to, jak wiemy, rok mundialu i wpisujemy się z tym projektem. Będą zorganizowane właśnie wspólnie z Kaliningradem mistrzostwa właśnie młodych piłkarzy z Elbląga. Będzie to 18 reprezentantów miasta Elbląg, ZKS Olimpii, rocznik 2005 i także w ramach projektu 18 reprezentantów młodzieżowej drużyny z Kaliningradu, również z rocznika 2005. W turnieju Elbląski Mundial, bo tak to jest zatytułowane. Przepraszam. W turnieju Elbląski Mundial spodziewamy się, że będą uczestniczyć 32 drużyny. Myślę tutaj o drużynach krajowych, jak również z zagranicy i też z miast partnerskich. Całkowity projekt to około 80 tysięcy złotych, natomiast wnioskowana kwota o dotację jest 80%, możliwa do pozyskania to 63 tysiące złotych. I jeszcze dwa projekty, które zostały złożone. Jak Państwo pamiętacie, w budżecie zostały zmniejszone środki związane z promocją i z kulturą. Szukamy w tej chwili różnych możliwości wsparcia i tu w tym przypadku mówię o Elbląskim Święcie Chleba, tych przedsięwzięć, które były planowane i zostały złożone dwa projekty.
Więc powiem tak, pierwszy projekt to jest projekt, którego źródłem jest konkurs dla Warmii i Mazur, wsparcie współpracy międzynarodowej jednostek samorządu w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to projekt dotyczący Elbląskiego Święta Chleba, organizacji tego przedsięwzięcia. W ramach tego działania zapraszamy trzy miasta partnerskie, Kaliningrad, Bałtyk z Rosji oraz Terni z Włoch, 10 reprezentujących te miasta, do uczestnictwa w Elbląskim Święcie Chleba z prezentacją produktów żywnościowych i sztuki ludowej. Przewidujemy tutaj również, ponieważ mówimy o Święcie Chleba, o tym Włosi też słyną z różnych produktów mocznych, które produkują. Będzie to poświęcone spotkaniem warsztatom, również konferencyjnym w sprawie wypieku chleba i produktów piekarniczych. To jeśli chodzi o nasz tutaj polski wniosek do samorządu województwa, jak również w ramach projektu Europa dla Obywateli. I to już jest projekt, który jest skierowany bezpośrednio do Brukseli. Projekt, którego wartość to jest 5040 euro. W całości kwota z tego projektu nie wymagająca wkładu własnego do pokrycia. Projekt ten został złożony. Celem projektu jest zorganizowanie wydarzenia w ramach Europejskiej Wspólnoty Chleba z udziałem miast partnerskich i organizacji pozarządowych. Tutaj zakładamy międzynarodową konferencję z udziałem miast partnerskich z Francji, Szwecji, Łotwy pod tytułem Europejska Wspólnota Chleba, w ramach której odbędzie się spotkanie miast partnerskich, występy zespołów artystycznych z tych miast i warsztatów integracyjnych. Jest to projekt w całości dedykowany właśnie realizacji przedsięwzięć w ramach Dnia Chleba i jeżeli dostaniemy dofinansowanie, to też jest to cenny projekt, bo 100% jest finansowany przez Unię Europejską. To są cztery projekty, które w ramach działań społecznych żeśmy złożyli do tych instytucji, które są uprawnione. Także tak podsumowując, i Ministerstwo Sportu, i Bruksela, Unia Europejska, Marszałek i te instytucje związane z środkami pomocowymi. A kwota do tego projektu marszałkowego to jaka jest? Pan nie powiedział? Już do pierwszego. Nie powiedziałem. Już mówię, to jest całkowita wartość projektu, to jest 10 050 zł. Kwota wnioskowanej dotacji to jest 5000 zł. To jest projekt zaliczany do tych małych projektów. Możemy ubiegać się o środki. Wiemy, przechodzimy do kolejnego tematu, Elbląskie Święto Sportu. Tak jest. Szanowni Państwo, chcieliśmy zaprosić wszystkich na kolejną edycję Elbląskiego Święta Sportu. Odbędzie się w sobotę 24 marca o godzinie 17 w hali sportowo-widowiskowej w Mosie przy ulicy Grunwaldzkiej. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy kochają sport, ale również i ci, co uprawiają,
sport, jak i też, którzy korzystają z wielu atrakcji w naszym mieście, jeśli chodzi o działania sportowe. I chcę powiedzieć, że na tej gali sportu podsumujemy ubiegły rok pod kątem sportowym. Chcę również wyróżnić nagrodami i wyróżnieniami najlepszych elbląskich sportowców, ale też i myślę tutaj o kadrze trenerskiej, która zawsze tak trochę stoi w cieniu za sportowcami, ale wiemy, że bardzo mocno w tym uczestniczą. Chcemy również, i to będzie pod kątem też rodziców, pokazać i uhonorować rodziców, którzy, jeśli chodzi o osoby młode uprawiające sport, to również podziękować im za to zaangażowanie, dzięki którym ci młodzi sportowcy mogą się rozwijać. Będą również występy artystyczne, pokazy akrobatyczne Teatru Ocelot, występy uczestników The Voice Kids, czterech, Gabrieli Piotrowskiej i Sylwany Boguckiej. I całość tego przedsięwzięcia będzie 24 marca. Ale zanim oddam głos jeszcze panu dyrektorowi, to chcę przy okazji pogratulować juniorom MKS Trusso zdobycia brązowego medalu Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Także widzimy, że młodzi piłkarze ręczni zdobywają laury, brązowy medal Mistrzostw Polski. Jest to bardzo wysoka pozycja i serdecznie gratuluję wszystkim piłkarzom MKS Trusso i trenerom za ten wspaniały wynik. Poproszę pana dyrektora jeszcze o przyjęcie sportu informacji. Jak państwo wiecie, w ubiegłym roku zmieniliśmy formułę Święta Sportu, bo jak pamiętacie, odbywało się to, że tak powiem, na małą skalę, sportowcy i w zasadzie działacze i nikt więcej. Przenieśliśmy to na obiekt hali sportowo-widowiskowej, dlatego że żeby mogli w tym też uczestniczyć wszyscy sportowcy, nie tylko zaproszeni. I formuła jest taka, że po prostu kluby całe z całym przybytkiem sportowym są zapraszane. Niemniej chcielibyśmy też, żeby Elbrążanie przyszli i na to spotkanie, żeby świętować razem to. Przygotowaliśmy atrakcje. Pan prezydent już tu wspomniał. Ja chciałbym tylko szerzej powiedzieć, skąd taki pomysł. Jako że Trójka Elblążan startowała, można rzec bez mała, w duchu sportowym w The Voice Kids Poland. No i z tego urodził się świetny pomysł. Powstała grupa, jak państwo pewnie oglądaliście finał The Voice, powstała grupa czterech chłopców. Oni nazywają się czterech... For Dreamers. Ale to jest czterech marzycieli, to fajnie zabrzmi. A to jest taka ich... I słuchajcie, oni jeszcze nie występowali w Polsce. Pierwszy występ będzie w Elblągu. Także premiera. Dzieje się dużo koło tego. Oni są już, że tak powiem, zawładnięci przez agencję artystyczną Universal. Duży ukłon w stronę miasta agencja zrobiła, dlatego że jest tam Elblążanin w składzie tego zespołu. Do tego stopnia, że w piątek o godzinie 18 w Młodzieżowym Domu Kultury będzie spotkanie ze wszystkimi uczestnikami i liczymy na to, że Elblążanie potem przyjdą na koncert. Także taka fajna sprawa, a promujemy no, naszą młodzież, bo jakbym nie patrzył, poza Maksem Więckowskim są jeszcze dwie dziewczynki. Fakt, że do finału nie doszły, ale zrobiły naprawdę świetne wrażenie startując w konkursie. I bardzo serdecznie zapraszamy Elblążan. Miejsca na hali starczy dla wszystkich, także myślę, że wymiar święta sportu, że tak powiem, złapie szerszy kontekst. Nie tylko będziemy w środowisku sportowym obchodzić. Dziękujemy bardzo.
Przechodzimy do ostatniego tematu. Tak jest. Proszę Państwa, pozwólcie jeszcze, że skorzystam z tej okazji, że dzisiaj mamy tyle tematów, ale ostatnimi czasy zaczynają się pojawiać różne informacje, które są niezgodne z prawdą i chciałbym też je w jakiś sposób pokazać. Zacznę od tego, że proszę Państwa, cały czas tak jakby zapomniano o tym, że była podjęta uchwała w sprawie, mówię o wiadukcie i wypowiedziach niektórych polityków, była podjęta uchwała Rady Miejskiej, w której między innymi radni klubu PiS-u wyznaczali kierunek dla prezydenta, a mianowicie wybudowanie wiaduktu. Dzisiaj się zaczyna ten wiadukt kontestować. Ja zadaję pytanie, czy lepiej, że jest ten wiadukt, czy lepiej, żeby go nie było, bo przecież wszyscy mieszkańcy Zatorza od lat czekają, zresztą nie tylko Zatorza, mieszkańcy Wrocławia czekają, ale cały czas pojawiają się w przestrzeni jakieś dziwne kwoty. Niedługo pewnie usłyszę, że przekroczymy 100 milionów. No, nie wiadomo skąd i nie wiadomo na jakiej podstawie, bo realia są zupełnie inne. I chcę powiedzieć jeszcze raz, sprostować te nieprawdziwe informacje, które się pojawiają. Mianowicie sam wiadukt z drogami dojazdowymi, wartość kosztorysowa, czyli wartość, którą projektant określił, to była 38 milionów złotych. Jeżeli po przetargu mówimy o zawartej umowie z wykonawcą, to jest to na 35 milionów i to jest kwota prawdziwa dotycząca wiaduktu i dróg dojazdowych. Ja uznałem, że realizując to przedsięwzięcie, trzeba również przebudować skrzyżowanie Mickiewicza-Grunwaldzka w kształcie litery T, które jest niewydolne i w ogóle powinno być zrealizowane. Ono nie jest bezpośrednio w kosztach wiaduktu. I teraz, jeżeli dołożymy jeszcze informacje, gdzie jako jedyny samorząd, powtarzam, jedyny w Polsce, pozyskaliśmy z Polskich Linii Kolejowych 1,5 miliona złotych netto na przejście podziemne pod torami, bo to jest warunek Polskich Linii Kolejowych, żeby zlikwidować te tak zwane szlabany i żeby bezpieczne było przejście, to dokładamy do tego 7 milionów, stąd kwota 45, ale z przejściem podziemnym i z przebudową skrzyżowania w ulicy Grunwaldzkiej. Jeżeli zaczniemy sobie jeszcze doliczać modernizację całej Grunwaldzkiej i tak dalej, no to będziemy mnożyć te kwoty. Ale wiadukt po przetargu i nic nie wskazuje na to, jest realizowany zgodnie z harmonogramem, ma w tej chwili, nie chcę głośno o tym mówić, ale nawet trochę wyprzedzamy harmonogram realizacji tej inwestycji. Wiadukt wraz z drogami dojazdowymi to jest 35 milionów, gdzie 15 milionów mamy ze środków Unii Europejskiej i ministra, bo minister się dołożył do wiaduktu, 2 miliony 700, 12 milionów z groszami, to są pieniądze z Unii Europejskiej. Matematyka jest jedna, nie ma tam kwot 70, 80 czy jeszcze więcej milionów, jest 35. Pozostałe dodatkowe elementy wchodzą w zakres, ale po to, żeby cały ten obszar zagospodarować w sposób najbardziej właściwy. Chciałbym, żeby operować właściwymi kwotami, a poza tym dobre pytanie dla tych, co kontestują, to skąd uchwała mówiąca o tym, że należy ten wiadukt budować. Dzisiaj, kiedy praktycznie jesteśmy mocno zaawansowani, jest dyskusja, czy ten wiadukt budować, czy nie budować. No, brzmi to przynajmniej nieprofesjonalnie, żeby nie nazwać inaczej. Proszę Państwa, następne nieprawdziwe informacje, które uważam są w tej chwili przedstawione mieszkańcom, to jest sprawa MPO. Ja chcę podać konkretne kwoty. Kiedy objąłem urząd prezydenta w grudniu 2014 roku,
to strata w spółce w MPO, gdzie wcześniej prezydentem był Jerzy Wilk, wynosiła prawie 1,5 miliona złotych. 1,5 miliona złotych straty, która i spółka praktycznie jako MPO no szła.